Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nachalna promocja czytelnictwa tylko w barłogu literackim. Barłóg literacki. Barłóg literacki. Kolejny odcinek tak. I kolejny gość. Gościni. To jest już forma, którą musimy stosować, moim zdaniem, wiesz, bezceremonialnie. Oczywiście. Więc gościni, Olga Gitkiewicz i jej książka Nie hańbi. Warto ją przeczytać teraz, zanim pójdziemy na urlopy świąteczne, żeby się pozastanawiać nad tym, jakie są nasze postanowienia noworoczne i właściwie po co pracujemy w Polsce. I czy życie ma sens. I, tak, to przy okazji. I jaka praca ma sens. I czy mamy prawo do urlopu. I czy mamy, dokładnie. Albo jak sobie ten urlop wykombinować, bo to też jest znana praktyka. No, zadajemy te pytania właśnie dlatego, że książka Nie hańbi, zbiór reportaży, opowieść o pracy w Polsce, non-fiction, na poziomie metafory i konkretu, mówię, i gatunkowego, że tak powiem, gatunkowej przynależności i tego, że naprawdę jest to non-fiction, z historycznym tłem od końca XIX wieku do współczesności. Jest to takie pars pro toto polskiej pracy i też twoja bardzo osobista historia, co jest bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię takie reportaże, w którym reporterka bądź reporter muszą się tak wić między obiektywizmem, subiektywnością, emocją a analizą. Jesteś socjologiem z wykształcenia. Ty, socjolożką miało być. Socjolożką, a widzisz... To się wkrada czasem. Policja feministyczna, dzień dobry. Dobrze. W każdym razie, kończąc, jest to też ciekawy reportaż ze względów, od tego zacznę, bo z różnych innych również, ale dlatego, że w pewnym sensie są uczestniczący, to znaczy pisząc tę książkę, odchodziłaś z korporacji, sama myślałaś nad swoim stosunkiem do pracy i też nad tym, w jaki sposób praca podróżowała przez pokolenia w twojej rodzinie, która jest rodziną żerardowską, rodziną robotniczą, rodziną związaną z tym, jak kiedyś definiowaliśmy pracę i płacę i to, jak się to dzisiaj w tym kapitalizmie czy też postkapitalistycznym świecie zmienia. I przy okazji, by ty przeprowadziłeś się do Żerardowa. Tak. Więc no, to jest w ogóle pomysł. A zdjęcie na okładce może nie jest zdjęciem twojej babci, natomiast... Natomiast wszyscy mówią, że to moja mama. No, a czym jest ta pani? Jest ta pani? Ta pani jest szwarczką z Krakowa, z Wistuli. 82 rok. Pracowała tam kilka lat. Od, zdaje się, 79 roku. Jak pisałam i jak wybieraliśmy zdjęcie na okładkę, oczywiście nie miałam pojęcia, kim jest. Czy to, że ma taką, a nie inną twarz, osowiałą, smutną, zapatrzoną, to był celowy zabieg, aby podprogowo dać komentarz do treści książki? No, mieliśmy takie pomysły, żeby na przykład zamieścić zdjęcie kobiety typowo korporacyjnej, która... opiera się czołem o ścianę, więc to byłoby ewidentne dosyć, ale nie do końca byliśmy w wydawnictwie dowodnej scenie przekonani do tych różnych zdjęć korporacyjnych, które sobie wynajdywaliśmy i jakoś przypadkowo trafiłam na to zdjęcie. Bo ono ma w sobie bardzo dużo emocji. To jest bardzo dużo emocji, ono ma klimat, ono jest bardzo wieloznaczne, bo tak naprawdę ja wiem, że pierwsze skojarzenie to jest, że to jest jakaś zniechęcona bardzo osoba, ale ona może być zmęczona, może być chwilowo zamyślona, a może to jest w ogóle matka, która, ja już teraz wiem, że nie, ale może to jest matka, która się zastanawia, jak zorganizować odebranie dzieci z przedszkola. Bardzo, bardzo wiele skojarzeń. Zresztą tam za nią widać babeczkę, która pracuje w tej samej hali i się uśmiecha. Tak. Pomyślałam, że na jednym zdjęciu jest jedna kobieta, która może być zmęczona, zamyślona, zniechęcona, akurat może ją boleć głowa, ale widać tam też taką, która w tej pracy pewnie zagaduje do koleżanek i się śmieje. A dlaczego tytuł nie ma znaku zapytania? Nie hańbi jako pytanie, tylko jako zapytanie. Ale żadnej diapunkcji nie ma, więc możesz się zastanawiać. No właśnie. Albo nie przecinek hańbi. No właśnie. Ojej, nigdy o tym nie myślałam. Ja jeszcze czekam, przygotować. To jest nie hańbi ze znakiem zapytania, czy z kropką, czy z wykrzyknikiem, czy z przecinkiem. To może on z wielokropkiem. Ta książka jest negocjacją przecież na ten temat. Tak. Z wielokropkiem. Myślę, że z wielokropkiem. No, napisałaś na ten temat bardzo wiele, więc zdecydowanie jest to wielokropek. Natomiast ciekawi mnie jakby to, dlaczego to zrobiłaś, ponieważ jedno jest takie zdanie w tej książce, jedno myślę, że bardzo słuszne i trzeba się nad tym też nam zastanowić, Sylwia.
przyjaciel tam jednej z bohaterek po kilku minutach rozmowy, kiedy ona zmieniła pracę, powiedział do niej: no, słyszę, że masz dobrą pracę, bo w ogóle o niej nie mówisz. Czyli na tej zasadzie twoja książka, która jest tą wielką opowieścią o pracy, wynika z tego, że coś cię po prostu tak ubodło w tej naszej polskiej pracy, że postanowiłaś się temu przyjrzeć. Co to było? Ubodło mnie to, że właśnie bardzo dużo ludzi rozmawiało o pracy. Bardzo dużo. Wszędzie to słyszałam. W kawiarniach, w autobusie, w pociągu. Moi znajomi rozmawiali o pracy. Moja mama do mnie dzwoniła i opowiadała mi o swojej pracy. Mój mąż przychodził z pracy i zaczynał mówić o pracy. No ja też jeszcze jak pracowałam, to dosyć dużo poświęcałam temu tematowi uwagi. Ale rzeczywiście bardzo dużo słyszałam rozmów o pracy, narzekania na pracę. I temu narzekaniu się postanowiłam przyjrzeć, bo nie po prostu tej fajnej pracy w dużych firmach, gdzie się dużo zarabia, ma się fajnego szefa i fajny pakiet socjalny, tylko raczej pomyślałam, że trzeba spojrzeć na tą pracę, na którą ludzie narzekają, bo chyba jest teraz tak, że jak ktoś narzeka, to coś jest z nim nie tak. Tak? Znaczy... Tak z twoich badań w terenie wynika? Z badań raczej takich typu research prasowy, jakieś programy w telewizji poświęcone rynkowi pracy. Rynek pracy to jest potwornie nudne słowa dwa. Ale eksperci mówią, że rynek pracy jest w Polsce ekstra, że bezrobocie spada. No to do twojej książki, przepraszam, mogę tylko powiedzieć. W 2014 roku portal bezrobocie.org.pl zmienił nazwę na rynek pracy.org. Tak, więc rzeczywistości zaszła zmiana. Dobra zmiana. No dobrze, powiedziałaś, że ludzie rozmawiają o swojej pracy i ciebie szczególnie by frapowało to, że narzekają na swoją pracę. Jakiego rodzaju jest to narzekanie? Kasa. Dobra, za mało zarabiają. Mhm. Ale co jeszcze? Ale właściwie to bohaterowie na przykład mojej książki nie narzekają tak strasznie na kasę. Nawet ci, którzy zarabiają minimalną albo minimalną plus 300 pod stołem. To co jest? Raczej warunki, energia. Tak? To, że muszą pracować dłużej niż mają to w etacie albo w umowie. Albo że muszą wykonywać więcej obowiązków, albo że ich obowiązki są nieokreślone. Generalnie chodzi o takie warunki, o to, co musisz w tej pracy robić. I ta kasa, ona jest ważna, pewnie w XIX wieku była jeszcze ważniejsza, tak. I bardziej instrumentalizowano pracę, ale tak naprawdę to narzekają głównie na szefów, ewentualnie na czasem współpracowników, ale zwykle to są te relacje przełożone podwładne. Tak. No to, co mnie jakoś bardzo mocno poruszyło, to w jakiś sposób właśnie ten wyzysk wcześniej był w pewnym sensie bardzo czystą sytuacją. Wiadomo było, kto wyzyskuje, na jakiej zasadzie, to wszystko można było policzyć, wyliczyć. Wiadomo, przeciwko czemu protestujesz, jakby jesteś jasny, to jest wszystko podzielone. Ta hierarchia jakby sprzeciwu i wyzysku jest jasna. Natomiast dzisiaj ta szara strefa jest tak trudna do uchwycenia, że jakby pole do nadużyć jest ogromne, jednocześnie one nie są tak jasne i tak jakby... że można je tak przyszpilić, więc trochę tak wstyd może o nich mówić, że... No właśnie, chyba wstyd. W ogóle dzisiaj to raczej właśnie eksperci, politycy z postępowych bardzo partii, specjaliści od rynku pracy, coachowie, psychologowie biznesu, wszyscy mówią, że czerp z pracy jakąś fantastyczną inspirację, a jak ci się nie podoba, to ją sobie zmień. Możesz sobie, bo w Polsce bardzo łatwo jest teraz znaleźć pracę, każdy mają. Tak, bezrobocie jest rynkiem pracy. Bezrobocia już nie ma, nie pracuje tylko ten, kto nie chce, bezrobocie jest fikcyjne. Czyli taki neoliberalny plan. Tak, bardzo taka ładna neoliberalna tęcza. Tylko, że chyba niewiele osób tam pod nią stoi. Tak naprawdę w dużych miastach myślę, że to jest łatwiejsze. Natomiast Szydłowiec jest taki, bo Szydłowiec jest, nie wiem czy Państwo wiedzą, takim miejscem w Polsce, gdzie jest najgorzej, tak? Tak, największe bezrobocie od zawsze, od początku lat 90. Dlaczego? W skrócie? Kiedyś upadł tam biznes, to nie jest akurat... nic unikalnego w skali Polski, bo po 89 zamykano zakłady, ale w Szydłowcu niewiele się odrodziło od tego biznesu. Tam jest mało miejsc pracy, mało jest osób, które są w stanie zapewnić innym pracę, więc ludzie rzeczywiście uciekają w szarą strefę, ale to nie jest taka ucieczka w szarą strefę, o której dzisiaj
o której dzisiaj chętnie mówią eksperci, czyli nie chce pracować legalnie, bo woli dostawać pieniądze pod stołem, tylko ci ludzie wzięli swoje życie w swoje ręce i tak właśnie sobie z nim poradzili. Tam nie ma ofert pracy zbyt wielu takich. Po raz kolejny szara strefa. Ja bym chciała ją jakoś zdefiniować. Jak to w Polsce wygląda? Oczywiście no wiadomo, że jakby gotówkowe transakcje, nie wiem, to jak mogę sobie jeszcze ją wyobrazić, bez umowy na gębę, ale jakiego rodzaju praca to jest w tej szarej strefie? Oczywiście tak no bardzo ogólnie albo statystycznie. Właśnie statystycznie to najbardziej poszukiwane zawody w Polsce to są zawody związane z produkcją, z przetwórstwem, z usługami i handlem. Kierowców się szuka, sprzedawców się szuka i właśnie w tych branżach te warunki są kiepskie, więc może też warto sobie zadać pytanie, dlaczego to w tych branżach jest tak trudno znaleźć pracownika, bo nie wierzę, że ci wszyscy pracownicy po prostu mówią, mam gdzieś i nie będę robić. Tylko raczej może warto się zastanowić nad warunkami, jakie są w tych branżach oferowane. To są zawody, w których się niewiele zarabia, w których praca jest ciężka i w których właśnie często pracuje się na minimalną, czasem się dostaje jakieś pieniądze dodatkowe albo w ramach premii, albo szef daje w kopercie. Czasem pracodawcy obchodzą tę całą minimalną pensję, czyli na przykład ktoś jest zatrudniony na najniższą krajową, a dostaje jeszcze mniej, bo na przykład płaci za służbową herbatę albo za służbowy strój, odzież ochronną i tak dalej. Więc na przykład zamiast swoich tam 1400 coś dostaje i tak 1200. A pracuje na pełen etat jakby? Albo i więcej, nie? Jak ci ludzie z tego żyją? Jak pracuje kilka osób w rodzinie, to... Grosz do grosza. To tak, to myślę, że jakoś sobie radzą. Chociaż pewnie łącznie mąż i żona nie zarabiają tyle, ile wynosi średnia krajowa. No bo tak. Średnia krajowa to jest 4,5 tysiąca, to można brutto oczywiście. No tak, jeżeli razem, znaczy jedno i drugie by działało w tej tak zwanej szarej strefie, o której mówiłaś, że trzeba płacić za papier toaletowy, no to rozumiem, że mogliby nie łącznie nie wyrobić. Ale mnie się strasznie podoba, że na twojej właśnie, że wychodzisz na się i okładką, i tymi nitkami, czyli twoją osobistą historią rodzinną, która się przewija właśnie przez całą wątek, przez całą tę książkę, dosłownie wątek, jakby, że właśnie to jest... No, że przywołujesz tą polską szwaczkę jako taki motyw. Dla mnie to jest strasznie ważne, no bo też polskie szwaczki, nie dość, że jakby mieliśmy na świeżo bardzo wiele jakby ich akcji, takich robotniczych, jakby z tego koru robotniczego, że one się potrafiły zjednoczyć, solidarnie, zawalczyć, ale też są rzeczywiście wykorzystywane. Ten przemysł odzieżowy też jest symbolem jakiegoś współczesnego niewolnictwa, ale z trzeciej strony jeszcze w ogóle ten zawód szwaczki, mam wrażenie, jest jednym z bardziej niechcianych, albo nawet najbardziej niechcianym zawodem dla młodych osób, nie? Tak, tak. W ogóle no, można być projektantką odzieży jakiejś. No tak, najlepiej tak, ale szyć, tak, szycią będzie właśnie pani z Ukrainy albo ktoś, kto ma za sobą 30 lat pracy w różnych mniejszych lub większych szwalniach. Ja też lubię szwaczki z tego powodu, że po wojnie przemysł włókniarski, w ogóle szwalniczy, to była taka... No druga noga w ogóle przemysłu polskiego, nie? Właśnie. Był ciężki przemysł, górnictwo i tak dalej, a oprócz tego był ten lekki przemysł kobiecy. Kobiety wypychano z domu do pracy i miały być i matkami, i żonami, i pracownicami doskonałymi. Ale bardzo mi się podoba ta historia, że chyba tak twój dziadek zmieniał pracę tam 43 razy, a babcia siedziała na jednym stanowisku bardzo porządnie po prostu do końca życia, a i on miał wyższą emeryturę. Jezu, jak to? No po prostu. A co on robił, że tyle razy zmieniał pracę? Bo mój dziadek został wyrzucony z ZMP. I się błąkał. W 50, zdaje się, 5 roku. A był tam zatrudniony. Wyrzucili go, źródła na to wskazują, że ze względu na to, że wziął ślub kościelny z moją babcią. I co? Musiał błąkać i później miał jakiś rodzaj wilczego biletu. Myślał, że będzie miał może jakieś jednak prace urzędnicze albo umysłowe, ale nigdy nic już z tego nie wyszło. Gdzieś tam znalazł pracę jako kierowca, gdzieś tam znalazł pracę jako robotnik, albo bardziej wykwalifikowany, albo mniej. Jednocześnie nie był łatwym też człowiekiem. Nie dopasowywał się. Jak coś mu nie pasowało,
to po prostu rzucał papierami, do widzenia. Hmm. A często też on nie pasował swoim szefom. Ja nie wiedziałam o tym w ogóle. Znałam mojego dziadka tam jak miałam 20 lat, to umarł. Ale znałam go 20 lat, nie miałam pojęcia. Dla mnie to był po prostu dziadek, który utykał na jedną nogę, to też zresztą w wyniku jakiegoś wypadku przy pracy. A dopiero potem, jak zaczęłam sprawdzać te wszystkie dokumenty rodzinne, dokumenty mojej babci, to nagle znalazłam taki plik świadectw pracy. I pomyślałam, jak to przecież wydawało mi się, że w socjalizmie, czy też w komunizmie polskim, wszyscy musieli pracować. Wiedziałam, że nie wszyscy mieli nakazy pracy, bo to dotyczyło tylko niektórych zawodów, ale że po prostu w tej fabryce, w której całe miasto, to też powinieneś pracować. A tu proszę. A czyli tu to proszę. Taki stereotyp. No dobrze, ale miał wyższą emeryturę niż babcia, która cały czas była wierna jednemu stanowisku pracy. A wracając do współczesności, jak ludzie, z którymi rozmawiałaś, którzy na przykład pracują w tej szarej strefie, wyobrażają sobie swoją przyszłość, że tak powiem? To znaczy, jednak w Polsce jest, myślę, że nadal cnota. No wiadomo, ja sama się czuję. Umowy o pracę. Tak. I jakby ZUS, chociaż się na pokolenie. Niego marudzi, no to jednak gdzieś ta emerytura i ta kwestia tego zadbania o przyszłość jest jednak no, takim dość częstym tematem, który się porusza. Czy oni mają jakąś refleksję, czy raczej żyją z dnia na dzień? Znaczy młodzi ludzie, z którymi rozmawiałam, mają taką refleksję, że nie będą mieć emerytury po prostu. No, że... Czyli to jest jakby taki strategia pogodzenia się z tym. Tak, tak. Też się przyzwyczajają. Ten model chyba się zmienia, bo kiedyś właśnie w pokoleniu naszych dziadków to chyba po prostu oni wiedzieli, przepracuję ileś tam lat, będę mieć ileś, skończę ileś tam lat, idę na emeryturę, tak? Ona może nie będzie wysoka, ale to będzie emerytura taka sama jak sąsiadki i jak sąsiada z dołu, nie? Czyli najlepiej, średnio. To no też średnio, jest tak, tak. To moja babcia. Tak, babcia. Nie wychylać się. A dzisiaj bardzo wielu ludzi nie wierzy w emeryturę. Inni mówią, że będą biedować, ale na przykład Adam Brozowicki, taki socjolog, który mi pomagał przy tej książce, powiedział mi, że ja to bardzo dobrze zapamiętałam, chociaż w książce chyba tego nie ma, że tak długo nam powtarzano, że są przywileje emerytalne, że uwierzyliśmy, że emerytura jest przywilejem. I chyba tak. Chyba tak jest. Że będzie dla nielicznych. No, to jest interesujące. A druga rzecz, która mi też tak przyszła do głowy... Zamyśliłam się już na ten temat. Nie myśl o tym, Sylwia, teraz, bo będzie niedobrze, że będziemy się skończyć program i w ogóle płakać albo wyjeżdżać. Nie wyjeżdżajmy. Tak, no właśnie, bo poza tą szarą strefą... Ja nie umiem pisać w obcym języku. Nauczyłabyś się, jakbyś musiała. Słuchaj, jakby nie wiadomo, czego ten kraj od nas będzie wymagał. W każdym razie, ja mam dwa tematy, które chcę poruszyć, ale jeden może to są osoby tak zwane korposzczury, czyli ty wyjaśnię, że to jakby sformułowanie jest w ogóle też trochę sztuczne. Ty się konfrontujesz tam ten cały taki język, który się tak też w prasie pojawia, popularny, że tam wszyscy tam mówią tymi dziwnymi sformułowaniami. Jakby fajnie to obalasz w swojej książce, że to wcale nie jest prawda. W sensie, że rozmawiałeś z ludźmi i naprawdę oni nie mówią tym dziwnym dialektem. Czasem mówią deadline, ale to taki normalny człowiek. No ale inne branże też mają swój żargon, nie? Tak, każda branża ma. To nie jest jakiś wymysł, ten tylko Mordoru. Się gdzieś tam rozprzestrzenił też na inne dziedziny, inne zawody, ale rzeczywiście no jakby oprócz języka ich coś różni, czy nie? No właśnie... Jeśli chodzi o rynek pracy i to, w jaki sposób pracują. Tak zwane orków, tak? Tak. Myślę, że to już nie są te czasy, to już nie są lata 90., kiedy w korporacji rzeczywiście trzeba było harować i nie wychodzić przed 10 i wracać o świcie i brać koniecznie amfetaminę, żeby jakoś wyżyłować ten termin i te wszystkie case'y tak zwane, tylko że coraz częściej korporacje jednak zaczynają przejmować te modele zarządzania, które już są na zachodzie dosyć rozpowszechnione, czyli jak pracownik pracuje 11 godzin, to może znaczyć, że on sobie nie radzi z tymi obowiązkami. A nie, że jest super. I dlatego mówię o postkapitalizmie, ale w pewnym sensie ten powrót do postkapitalizmu w pewnym sensie jest też powrotem takiego normalnego ucisku, bo ty po prostu też pokazujesz, że halo, jakby żyjemy w świecie, gdzie naprawdę po prostu za kasą, jak siedzisz, no generalnie po prostu, że są robotnicy w tym świecie i są obrzydliwi szefowie, jak po prostu kapitaliści. Więc oni nadal są. O robotnikach dzisiaj w ogóle się nie mówi. Nie mówi się. Są.
oni tak, ciągle są, w ogóle dokładnie. Się nie mówi. Mówi się o klasie kreatywnej, tak. o wolnych zawodach, o korposzczurach, tak. Dużo się mówi o specjalistach, o informatykach, a gdzieś w ogóle cały ten lud robotniczy tak. został gdzieś zepchnięty. I też w ogóle kobiety. Ja dlatego zaczęłam pisać o tej historii mojej babci, bo mało się mówi w ogóle o kobietach w Polsce, mało się mówi o doświadczeniu zawodowym kobiet, bo jeśli już to są jakieś doświadczenia intelektualne, pisze się o jakichś badaczkach albo o naukowczyniach, a mało się pisze o robotnicach, o zwykłych kobietach, które coś tam musiały dźwigać na swoich barkach. Mnie uderzyło na przykład, ja nie od razu chciałam pisać o tych rodzinnych nitkach, w ogóle nie chciałam tego robić, bo nie lubię pisać jakichś osobistych rzeczy. Ale jak zaczęłam robić research taki historyczny i sprawdzać, jak się zmieniało prawo pracy, jak się w ogóle zmieniały stosunki w pracy, to nagle mnie uderzyło, że moja babcia wchodziła na rynek pracy w 50 roku, kiedy startował plan pięcioletni. W ogóle to był przełomowy moment na rynku, a ona tak w październiku sobie zaczęła pracować. Tak nagle. No, tak, o, masz, przyjechała tak, sobie masz rację, ze swojej wioski. Dziewczyna, która w ogóle pewnie nie podróżowała wcześniej zbyt często pociągiem, bo siedziała na tej wsi i tam zajmowała się takimi pracami, jakimi się zajmowały dziewczyny ze wsi. I nagle fabryka. No więc na koniec naszej rozmowy raz jeszcze zadam pytanie. Jeszcze nie. No jeszcze nie, ale tak jakby końcóweczka. Ale ja chciałam nawiązać w takim razie do tego tytułu raz jeszcze. Nie hańbi, bo... Bo nie. Jak może? No, ale ale pokutuje ciągle, ale to ciągle pokutuje, że żadna praca nie hańbi. I jak się pyta ludzi, czy ich praca hańbi, czy nie hańbi, to o dziwo... Tak naprawdę jedyną osobą, która mi powiedziała, że ona się czuje w pracy zhańbiona, to była specjalistka dosyć wysokiego szczebla, pracująca za niezłe pieniądze. Bo ona mówiła, że ma hańbiące warunki, musi się stosować do dziwacznych zaleceń, robić jakieś dziwne uniki w ogóle jak w przedszkolu, tak, żeby skorzystać tam z telefonu prywatnego, sprawdzić co w domu się dzieje, bo nie można korzystać z telefonu. To właśnie była taka osoba. A jak na przykład rozmawiałam z choćby Hubertem kierowcą, który musiał się, został zatrudniony jako kierowca w firmie transportowej, a potem się okazywało, że musi się zajmować zwierzętami, które jadą na ubój i to zajmować się nimi naprawdę w straszny sposób. I zarabiał niewiele i miał bardzo ciężką pracę. Albo, nie wiem, rozmawiałam z różnymi ludźmi, którzy byli bezrobotni, potem łapali się jakichś dorywczych prac, to dla nich praca była jakąś tam wartością. Byłam też w liceum, rozmawiałam z maturzystami, jeszcze wtedy byli kilka miesięcy przed maturą, więc nie wiedzieliśmy, że tematem matury będzie praca, pasja czy obowiązek. Przepracowaliśmy sobie ten temat na jakichś zajęciach wychowawczych i oni wszyscy, bo byłam ciekawa, jakie podejście mają ludzie u progu powiedzmy tej kariery zawodowej, co oni myślą o pracy. I oni wszyscy mówili, że żadna praca nie hańbi, ale nie chcieli pracować w McDonaldzie. To było takie miejsce, w którym wszyscy prawie nie chcieliby pracować. Mówili właśnie, że żadna praca nie hańbi, ale na pracę na umowę to oni nie liczą, a na pracę, w której będą w jednym miejscu, że spędzą więcej niż rok, to w ogóle się zaśmiali. Sporo z nich chciał wyjechać. No dobrze, ja będę, tak, nie poruszę już wielu tematów, które chciałam, na przykład wypadków przy pracy i w ogóle śmierci, przepracowania i albo w stosunku, jako, że tak powiem, rezultatu pracy na różnym poziomie. Uważam, to jest bardzo ciekawe i absolutnie do przebadania. Chociaż dzisiaj, jak coś ci nie pasuje w pracy i jak ona się zaczyna robić tak bardzo dojmująca, że już naprawdę masz jej dosyć, to co robisz? Rzucasz wypowiedzenie?
Tak. Czyli odchodzisz z pracy, ewentualnie tak. robisz sobie krzywdę, tak? Tak. Nie wymaga się od, nie wiem, zmiany tego systemu poza tobą, czyli zmiany zasad obowiązujących w firmie, albo nie wiem, żeby szef się zmienił. No tak, nie, nie, to pracownik może sobie tam... Czyli to oni są podmiotem aktywnym. Tak, czyli tak, systemu nie zmieniasz, no możesz co najwyżej z niego wypisać na różne mniej bardziej bolesne sposoby. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że bardzo, to już tylko tak pytanie zostawię, bo ja bardzo lubię ten fragment nitek taki malutki o twojej babci właśnie, która po 50 latach pracy w zakładach liniarskich przeszła na emeryturę, ale nie po to, żeby odpocząć. Tyle lat przewlekała nitkę przez czułenko, że nie umiałaby usiedzieć z rękami w bezruchu. Więc w swoim pustym mieszkaniu przy Brackiej siadała przy stole żywionymi nogami i wyciągała bibułę, skręcała brzegi cieniutko, delikatnie, nawlekała płatki na drucik, dodawała listki, a potem robiła bibułowe bukiety i szła na targ. Dobrze się sprzedawały wiosną i na Wielkanoc. I to jest o takim stosunku do pracy, który nie jest pracoholizmem, tak. ale jest takim właśnie przeciw nieróbstwu. W sensie zawsze jesteś zajętością taką. I to jest takie ładne i takie już niestety, kurczę, retro. Tak. Dlatego, że ona poszła do pracy, ja też na początku to zaznaczam, poszła do pracy jak była dziewczynką. I poszła do pracy tak jak pokolenie całe dziewczynek w jej wieku, za swoimi rodzicami, do fabryki. I ta fabryka ich uczyła stosunku do pracy. On oczywiście miał swoje defekty, ale te pokolenia wiedziały, że praca to jest jakaś wartość, to jest jakaś podstawa, że po prostu trzeba pracować i koniec. O, cóż no za puenta. A mogę jeszcze jedną małą puentę, bo to jest bardzo śmieszne. Bo robiliśmy reportaż w starej przędzalni o hotelu dla kochanków, który się tam znajduje, nazywa się Szampan i Sekrety i bez części jakby to wspaniałe miejsce, ten zabytek. Och, jak bez części. Bardzo ważne bez części. Znaczy myślę, że wiele pokoleń tkaczy żardowskich uznałoby, że tak, że bez części. Ale jest to kolejna jakby część życia. Bardzo ciekawy, że tak powiem, dopisek własny nabiera tego rodzaju w całej przędzalni, moim zdaniem jest to szalenie istotne. Niech Państwo sprawdzą i niech Państwo koniecznie przede wszystkim przeczytają tę świetną, świetną książkę. Jako pracownicy w Polsce przyszli emerytowani albo w trakcie, powinniśmy ją przeczytać szczególnie. Tak, każdy z nas jest. Tak, zastanówmy się nad swoim robotniczym dziedzictwem, ludzie. No. Nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo to już taki był po prostu jakiś exposé. Zgadzam się z koleżankami. To dobrze. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. A, nie! Konkurs! Konkurs! Gdzieś przepraszam, jestem nawet aktywna jakaś, naprawdę. To już mi się któryś odcinek zdarza. Konkurs zacznę przeblekać bibułkę. Cicho. Konkurs jest taki, że... Myślę, że to jakoś wpływa. Na Facebooku bardzo prosimy o odpowiedzi. Pierwsze dwie osoby, które nam napiszą, dlaczego mają najgorzej w swojej pracy, dostaną książki dwie. Dlaczego hańbi? No. Żeby mogły jeszcze bardziej się zdołować. Się tak. Naprawdę zadajemy to pytanie. Bo to będzie konkurs, dlaczego kto ma gorzej. To zawsze podnosi na duchu. Kto ma najgorzej w pracy? Dwie książki czekają. Całujemy. Pa. To był bardzo pozytywistyczny, taki mocny odcinek. Był, naprawdę. Ważny był. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. Karyna, się zapasowałam kolor. Jarałaś się.